ale... Nic się nie da zrobić. No bo namawiacie mnie do antykonformizmu, który zamienia się od razu w konformizm. A z drugiej strony ja nie mogę wciąż być konformistą. Ja już mam swoje lata. Koledzy śmieją się ze mnie. A sztuka, Arturze, a sztuka. Właśnie, to samo chciałam powiedzieć. A jaka sztuka? No sztuka w ogóle. Przecież ja całe swoje życie poświęciłem sztuce. Sztuka to jest wieczny bunt. No, to może byś spróbował. Rżnij, Walenty. Co mi ojciec głowę zawraca, ja chcę być lekarzem. Taki wstyd w rodzinie. A ja marzyłam, że będzie artystą. Dlatego, kiedy nosiłam go jeszcze w łonie, biegałam na go po lesie, śpiewając Bacha. I wszystko to na nic. Widocznie mama fałszowała. A ja ci radzę nie tracić nadziei, nie doceniasz sztuki. Ja właśnie przygotowałem nowy eksperyment.